Szczęść Boże, w 16 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Grecki filozof Diogenes sprzedał bogaczowi mądrość. Przy każdej swej czynności pamiętaj o końcu. Bogacz tak się zachwycił, że kazał te słowa umieścić nad wejściem, by każdemu odwiedzającemu go przypominać o celu życia. I w obliczu tej dzisiejszej Ewangelii na wstępie warto poszukać odpowiedzi w swoim życiu. Co jest tą rzeczą, której nie zostaniemy pozbawieni, a jest najlepszą cząstką? Kiedy widzimy dwie kobiety mieszkające w jednym domu, zrodzone z jednej matki, a tak skrajnie różne, to dostrzegamy, że można zatracić się w działaniu, ale i można zatrzymać się tylko na słuchaniu. Marta jako gospodyni i pani domu zajmowała się różnymi pracami. Martwiła się jednak o zbyt wiele rzeczy. Działała energicznie, a nawet zrobiła wymówkę Jezusowi, że nie dostrzega jej wysiłku i powinien pogonić jej siostrę, żeby jej pomogła. Jest to pokusa, że inni mają robić i działać tak samo jak my. Łapiemy się na tym, że mamy zbyt wiele zajęć, a zbyt mało czasu. I kiedy brakuje sił, robimy się nerwowi i szemrzemy Bogu, że nie przychodzi nam z pomocą. A On mówi, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Bóg dał nam siłę i czas w określonej ilości. Nie uczynił nas wszechmocnymi. Ale czas, który został nam dany, jest wystarczający do spełnienia zadań, które Bóg nam przydzieli. Jezus proponuje nam, byśmy się zatrzymali i wsłuchali w to, co On ma nam do powiedzenia. Zasłuchania rodzi się działanie. Każdy nasz czyn podparty refleksją przybliża nas do Mistrza. Maria i Marta to dwa różne charaktery, ale wyrażają tę samą miłość do Jezusa. Maria uczy nas kontemplacji, a Marta uczy nas, żebyśmy nie byli bezczynni, ale przy pomocy swoich rąk wprowadzali w życie to, co usłyszymy podczas bycia przy Jezusie. Papież Franciszek do tej sceny zadaje pytanie i odpowiada. Co Jezus chce powiedzieć? Czym jest to jedno, czego potrzebujemy? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że nie chodzi tutaj o przeciwstawienie dwóch postaw. Słuchania słowa Pana i kontemplacji oraz konkretnej posługi bliźniemu. Nie są to dwie przeciwstawne postawy, ale przeciwnie. Są to dwa aspekty i obydwa są istotne dla naszego życia chrześcijańskiego. Aspekty, których nigdy nie należy oddzielać, lecz przeżywać je w głębokiej jedności i harmonii. W chrześcijaninie dzieła posługi i miłosierdzia nigdy nie są oderwane od zasadniczego źródła wszystkich naszych działań, to znaczy od słuchania słowa Pana. Słuchanie słów Pana jest dobrą propozycją dla wszystkich kobiet i mężczyzn wszechczasów. Maria i Marta były rodzonymi siostrami, mieszkały w jednym domu. Modlitwa i służba niech będzie w Tobie zgodnie zestrojona. Nie jest najważniejsze, co Jezusowi dasz, lecz to, co On Ci powie. Słuchając Jego słów, umożliwisz sobie i innym lepszą służbę. Maria wybrała świadomie, by słuchać Jezusa. Natomiast nic podobnego nie pada na temat aktywności Marty. Chyba każdy z nas może się odnaleźć w tej scenie. Nieraz przyłapujemy się na tym, że robimy wiele, czasem nawet bardzo wiele dla innych. Ale często robimy to niejako z automatu. Nie jest to wybór świadomy, ale wynikający z naszych przymusów, nakazów, rozpędu, nawyków. Maria, decydując się na świadome zatrzymanie się pośród swego życia, co dziś możemy nazwać rekolekcjami, pokazuje, jak ważny jest czas spotkania w samotności z Bogiem i samym sobą. Święty Bernard z Clairvaux prowokacyjnie pyta, jeżeli całe Twoje życie i przeżywanie koncentruje się na działaniu, a Ty nie stwarzasz sobie przestrzeni potrzebnej do chwili namysłu, czyż mam Cię chwalić? Zatrzymajmy się tak jak Maria, w swoim własnym domu, w swoim sercu. Siądźmy u stóp Jezusa i nie dajmy się wybić z tej postawy naszemu superego, które będzie do nas krzyczeć, wstawaj, zrób coś, przecież nie może tak po prostu siedzieć. Bóg ukazuje się właśnie wtedy, gdy się zatrzymujesz. W pierwszym czytaniu słyszymy, że Abraham siedział w cieniu drzew, gdy trzech ludzi przyszło do niego. Zaprosił ich, ugościł, a oni obdarzyli go obietnicą potomka. Przez swoją gościnność i poświęcony czas zyskał przywilej i otrzymał coś bezcennego. A święty Paweł? Czyż nie został zatrzymany w drodze, gdy pałał chęcią zrobienia porządku z chrześcijanami? Gdy rwał się do szybkiego pojmania wyznawców Chrystusa? Czyż nie robił tego automatycznie i czując się przymuszonym? Dziś mówi, że stał się sługą Chrystusa dla dobra Kościoła, bo ma wypełnić posłannictwo ogłoszenia Słowa Bożego.
potrzeba nam zgody na siebie, na Boga, na drugiego człowieka. Nie szukajmy nadzwyczajności. Trzeba siedzieć u stóp Pana i wiedzieć, po co się tam siedzi. Wówczas owoce pracy będą błogosławione, a życie będzie dobre, radość obfitsza, pokój w Tobie i wokół Ciebie mocniejszy. Z pewnością pomoże nam w tym medytacja nad Słowem Bożym. Jeśli nie będziemy słuchającą Marią, to łatwo staniemy się zbyt zatroskaną Martą i otrzymamy od Pana Jego napomnienie. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.